Ten rejs rozpoczął się w samolocie. Było nas 35. Pochodziliśmy z różnych stron kraju. Nie znaliśmy się, nie widzieliśmy nic o sobie. Naszym zadaniem było doprowadzić Zawiszę Czarnego, flagowy jacht polskich harcerzy, z Algieru do Hawany na 11. Międzynarodowy Festiwal Młodzieży i Studentów. Morze Śródziemne, zaraz po opuszczeniu przez Zawiszę Algieru, postanowiło sprawdzić, jacy to z nas żeglarze. Sztorm o sile 9 stopni w skali Beauforta, wiatr i fala zdziobu. Na Zawiszy istnieje dobry zwyczaj, że każdy matros, nawet najbardziej wyczerpany morską chorobą, musi wyjść na wachtę, pełnić służbę na oku, sterować, czuwać w maszynowni. I okazało się, że sztorm nie jest taki straszny. Zupełnie początkującym pomagali ci, co już nieraz pod żaglami pływali. Z każdym dniem, każdą zaliczoną wachtą, gromadka szczurów lądowych coraz bardziej zasługiwała na dumne miano załogi. Suszenie przemoczonych do ostatniej nitki ciuchów. Pierwszy port. Hiszpańska położona na marokańskim brzegu Ceuta. Dotarliśmy tam na przekór wiatrom i fali. Rozpoczynając jakiekolwiek stawianie żagli, czy w ogóle pracę linami, trzeba umieć odpowiednio zdjąć buchtę liny z nagla i położyć ją tak, żeby pokrętka liny, buchty schodząca zawsze leżała na górze. Kurs Madera. Bosman Piotrek Pielesz naucza naszą gromadkę zawiszowych żagli. Podczas sztormu uratował nas grot diesel, czyli silnik. Atlantyk trzeba jednak przebyć pod żaglami. Na tak długą trasę nie starczy po prostu paliwa. Zawisza dźwiga 625 metrów kwadratowych płótna. My pływaliśmy dotychczas na maleńkich nefrytach, difurach i omegach, posiadających 20 metrów liczące żagielki. A tu bryfok, sztafok, rafi, kontraszoty, kontrfały, brasy. Każdą linię.